Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Pierwsi młodzi sportowcy meldowali się we Wrocławiu już od piątkowego poranka. Większość dotarła jednak wieczorem, by móc uczestniczyć w uroczystości otwarcia 21. Olimpiady, która odbyła się przy fontannie obok hali stulecia. Następnego dnia rozegrano pierwsze konkurencje. Zawodnicy i zawodniczki z różnych krańców Polski rywalizowali w sesji porannej i popołudniowej. Najlepsi zakwalifikowali się do niedzielnych finałów. Te odbyły się na różnych obiektach przed południem. Cztery konkurencje, sporo meczów i ciekawych starć, tak w skrócie można przedstawić sportową część igrzysk. 9 zawodniczek i 18 zawodników wzięło udział w zmaganiach kategorii A, czyli urodzonych w 96 i 97 roku w tenisie stołowym. Wygrali Magdalena Podlewska z Suwałk i Maciej Kościak z Dzierżoniowa. W grupie młodszej natomiast triumfowali Agata Hrabkowska z Chojnic oraz jej krajan Szymon Gawin. W tej kategorii wzięło udział prawie 50 młodych sportowców. W grze podwójnej Górą, Suwałki i Płock oraz Sępopol i Chojnice. Tenisiści rywalizowali w hali tenisowej AWF. Niedaleko tenisistów walczyli piłkarze na polach marsowych, choć aura nie dopisywała, sporo się działo w grupie starszej. W wielkim finale Gdańsk wygrał z Amico Lubin w gronie młodszych, Słupsk pokonał Tarnowskie Góry. W siatkówce równych sobie nie miał Lublin, przynajmniej jeśli chodzi o panie. Drużyny z tego miasta zdominowały walkę w hali Przypaderewskiego u chłopców. Z pierwszego miejsca cieszyli się natomiast gracze z Rzeszowa i Ostrudy. Na koniec zaglądamy na koszykarskie parkiety. W igrzyskach w tej dyscyplinie wygrywali przedstawiciele Słupska, Suwałk i dwukrotnie Ostrowa Wielkopolskiego. Młodzież przeżyła niezapomniane chwile podczas rywalizacji sportowej, miała okazję także zwiedzić Wrocław i poznać wielu nowych kolegów i nowe koleżanki. Młodzi tuż po zakończeniu zmagań 21. Olimpiady obiecali, że ponownie spotkają się za rok. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl